Słuchaj, bo ty masz, Maja, dużo odwagi w sobie, także czasem... Przepraszam, powiedziałeś do mnie Maja? Tak, komplement, no, pomyliły mi się siostry. Zajebiście, nie? Zobacz, jednym słowem lifting można zrobić. No. Nie. I to na całym ciele. A ty lubisz pokazywać pupę, nie? Na Instagram. Ja cię śledzę na Instagram. Co ty powiedziałeś do mnie teraz? Jeszcze raz. Lubisz pokazywać pupę. Lubisz pokazywać pupę na Instagramie. Tak trzymaj! Wcale nie lubię. No robisz tam masaże, pokazujesz, jak ci się to wszystko zmienia, jak to jędrnieje. Nie ty mogę... to oglądasz! Tak! 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 Oglądam to! To jest zajebiste! Boże! Ja... Rozbieram nie się. Że będzie ten moment, ale się rozbieram się do wanny, oglądam i oglądam ten twój efekt jojo. Większa, mniejsza, większa, mniejsza. Teraz za każdym razem, kiedy będę nagrywała, to będę wiedziała, że ty to będziesz będę widział. Będę to oglądał 30 kiedyś sekund później. Kiedyś mi Kędzior napisał. Sońka, coś tam, coś. Ja mówię, Kędzior, błagam ci, nie rób takich rzeczy, nie oglądaj moich Instastory. Nie, ale są super. Nie, nie wolno tego wam robić. A przynajmniej jak oglądacie, to nie mówcie, że oglądacie. A ja to oglądam, mam jeszcze taki telewizor. To kurwa, to wszystko żyje. Jak planetoida idzie na mnie. Ale Sonia, takie pytanie literackie, czemu to robisz? Po prostu lubisz swoją pupę. Przecież wiesz, że cię szanuję, kocham jak siostrę. A co, źle? Super. Lubię, tak. Masz dwa fantastyczne pośladki. Lubię, pokazuję, przerwą w środku. Genialne. Oczywiście, że tak. Jest pośladek, przerwa, pośladek. I paradoks, z drugiej strony, pośladek, przerwa, pośladek. Jest piękna, jest poetycka, jest bajkowa. Kurczę, z nimi to mogłeś o słowa... Aha, bo ja nie napisałam piosenek. Dobra, dawaj o tej pupie. Nie, nie, dobrze, nie. Tylko chciałem sprawdzić, bo ty masz... Wiesz, że na tej kanapie rzadko kto jest w stanie powiedzieć coś takiego, jak ty powiedziałaś, co powiedziałaś w wywiadzie, że ty uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie mówią tak ludzie? Nie, nie mają takiej... Ja też... Ja na przykład, Sonia, nigdy bym nie powiedział, że jestem mądrym człowiekiem. Chciałbym być. Ja na przykład jestem dobrym człowiekiem, ale do momentu, kiedy mnie ktoś nie wkurwi. Mm-hmm. O, Kizo powiedział, że jest dobrym człowiekiem. Pablo Escobar kiedyś spalił 2 miliony dolarów, żeby ogrzać swoją córeczkę. Czy on był dobrym człowiekiem, czy dobrym ojcem? Czy Anastazją Filipowną? No właśnie. O. A widzisz, jakie ładne odniesienie literackie. Widziałaś to, jak to szybko zrobiłam? A bardzo. Żeby się tą pupę przy tej jakoś przyłożyć. Żeby przyłożyć pupę szybko. Jak Anastazja Filipowna tej pupy nie przykryje. Nie, a... nie, ale wiesz, co, wiesz, po tym programie twój Instagram oszaleje. Myślisz? Tak. No teraz muszę trochę powrzucać tej pupy znowu, żeby to się jakoś poskładało. Żeby to żyło.